Skończyliśmy na tym, że ta postać ma takie podstawowe animacje, ona może chodzić i skręcać. I jak to sobie uruchomimy, no to jest, że tam na sobie normalnie stoi, naciskam strzałkę do góry, ona zaczyna chodzić. Jak naciskam w lewo, to skręca w lewo. O, i tu ten animator jest pokazany, jak on działa, czyli stojąc jest wykonywana ta animacja idle, bo jest w tym stanie idle. Skręcam w lewo, przechodzi do stanu skręcania w lewo. Puszczam skręcanie w lewo, to wraca do idle. Naciskam w prawo, to skręca w prawo, puszczam skręcanie w prawo, przechodzi do idle. Idę do przodu, to idzie do przodu. Idąc do przodu, jednocześnie zacznę skręcać, to przechodzi do walking left turn. Jak puszczę skręcanie w lewo, to idzie znowu do przodu. Jak nacisnę w prawo, to jest walking right turn, taki stan. Jakbym teraz na przykład puścił strzałkę do góry, to powinien tylko skręcać. No i jest powrót do idle i z idle do right turn. No i tak to teraz wygląda. Jedna rzecz, o której nie wspomniałem, teraz wam pokażę, jak to się robi. Tak, to, co ostatnio nie zdążyłem wam pokazać, to jest dostosowywanie tych animacji, żeby na przykład, jak mamy chodzenie do przodu i przechodzimy do skręcania na przykład w lewo, no to wyglądało jakoś tak oryginalnie. I jak teraz idzie do przodu i skręca w lewo. I bez takich poprawek to wygląda w ten sposób, że ja idę do przodu, skręcam w lewo i ona. A te animacje się jakby nie zgrywają ze sobą. Widać, że tam drobi coś tymi nogami i ogólnie prędkości nie są takie, jak powinny być. Te przejścia są takie niepłynne. No i żeby te przejścia były płynne, to po pierwsze wykres tej animacji chodzenia. To jest to. A tu jest wykres tej animacji chodzenia i skręcania w lewo. No i widzimy, że ta do skręcania w lewo, ona jest trochę wolniejsza, bo ten wykres tutaj cykl idzie sobie w ten sposób, z taką prędkością, a wykres tej drugiej animacji skręcania w lewo jest trochę dłuższy, bo ta animacja idzie, tu już się zaczyna kolejny cykl tego chodzenia, a tu się dopiero kawałek dalej to skręcanie kontynuuje. Więc te animacje mają różne prędkości, więc po pierwsze najlepiej sobie tą animację skręcania dostosować z prędkością, ona jest trochę za wolna, to wpisujemy 1.15 na przykład. I to przejście sobie dostosowujemy. No jak teraz będę przesuwał, no to widać, że teraz się zgrywają, nie? Te dwa wykresy. Częstotliwość o tych dwóch animacji jest taka sama, bo te wykresy mogą na siebie nachodzić. Teraz chodzi o to, żeby sobie tą właśnie dolną animację tak poprzesuwać, żeby te wykresy na siebie nachodziły. No i w tym miejscu powiedzmy, że jest najlepiej, jak tam może być. Tą powrotną robimy w ten sam sposób. Ona standardowo jest gdzieś tutaj. To chodzenie musimy zgrać z tym skręcaniem w lewo, przejście między tymi animacjami. No to robimy to też w ten sam sposób, czyli po prostu przesuwamy, aż te dwa wykresy się mniej więcej nałożą. Ten obszar tutaj to jest długość jakby przechodzenia z jednej animacji do drugiej. To można skrócić albo wydłużyć, czyli jak płynnie będzie przechodziło z jednej animacji do drugiej. Najlepiej tutaj taki obszar po prostu wyznaczyć, który się pokrywa, nie? Czyli te wykresy na siebie nachodzą jak najbardziej, a te takie miejsca, w których już przestają na siebie nachodzić, to żeby nie były w tym przejściu, bo tam będzie widoczny taki przeskok po prostu. No, czyli to są te dwie rzeczy. Po prostu wykresy muszą częstotliwością się najlepiej zgadzać. Te przejścia nie były za małe, te przejścia, ani też za duże, i tylko te obszary, które się pokrywają, żeby były w tym przejściu. To wiadomo, że może nie być idealnie w stronę, no ale jak idę do przodu i puszczam skręcanie w lewo, tutaj jest jakaś czkawka, ale jak idę do przodu i zaczynam skręcać, no to trochę tam się w miarę zgrywają te animacje. No i tu trzeba się po prostu bawić tymi wykresami do momentu, w którym no, ten efekt będzie zadowalający. Dostosowywać to sobie można w nieskończonej zasadzie, no bo czasami w jednym momencie jakby chodzenia to przejście będzie ok, w drugim momencie tam będzie jakaś czkawka, no i trzeba sobie to wszystko jak najlepiej dogrywać. To można sobie też przeskalować, żeby dokładniej sobie widzieć to, jak się te wykresy nakładają w jednej animacji i drugiej. Dobra, ja tu się nie będę dłużej bawił, bo godzinami mógłbym to zmieniać. Bo ja chciałem jeszcze wam zrobić to skręcanie, mamy jakby zrobione tak, że przekazujemy tylko jakby wychylenie joysticka. To chodzenie tak trochę sztucznie zrobiliśmy, że albo chodzi, albo nie chodzi. A można jeszcze zrobić, że chodzi z różną prędkością, no i też może być, że chodzi do tyłu. Czyli też można by tu chodzenie zamienić na wychylenie. Czyli nie chodzi, nie chodzi, tylko jak bardzo idzie do przodu, albo jak bardzo idzie do tyłu. Więc to możemy jeszcze rozbudować w ten sposób. Dodamy sobie jeszcze te animacje. Jak mamy chodzenie, to żeby też było bieganie, czyli wychylenie joysticka będzie się liczyło. Czyli tak, idziemy sobie do tego mix samo. Ja tu muszę wrzucić jeszcze raz tą postać, którą ja mam i używam. I to będzie chyba to. Jak jest bieganie? Run, tak? Takie bieganie będzie ok, czy takie będzie ok? Dobra, czyli to ta postać sobie biega i my po prostu sobie ściągamy i tak jak ostatnio, without skin, FBX for Unity. To wrzucamy tam, gdzie cała reszta plików. Ok, i w tym miejscu wywaliło mi kartę graficzną w kosmos i nie zauważyłem, że części nagrania nie nagrało, więc po prostu tą część, której brakuje, umówię wam tak na szybko, nie będę tego od nowa robił. To, co tutaj chcemy zrobić, żeby dodać sobie to bieganie, to po pierwsze zamienić ten parametr, który był typu bool, na parametr typu
float. I tu właśnie dodaję sobie taki parametr walk speed. I wszędzie, gdzie występował parametr walk i był warunek walk ma być true, czyli na przykład z idle przechodzimy do walking i tam mieliśmy warunek, że walk ma być równe true. To tutaj dajemy sobie taki warunek, że ten walk speed ma być większy od 0,1. Warunek powrotu to jest walk speed mniejszy od 0,1, czyli jak wychylenie gałki joysticka będzie chociaż trochę tam większe niż to wychylenie zerowe, no to wtedy następuje to chodzenie i wszędzie tam, gdzie występuje to walk speed i jakieś warunki zwrotne, czyli tam, gdzie to chodzenie miało być przerywane, to tam walk speed ma być mniejszy od 0,1 i tak to wygląda od strony tego animatora, a od strony kodu, tak jak tutaj widzimy, zamiast ustawiać set bool walk na true albo false, zależnie od tego, czy oś pionowa jest wychylona, czy nie, to po prostu wartość tej osi pionowej przekazujemy jako parametr do animatora, jako parametr walk speed. No i to w tym momencie wygląda w ten sposób, jak to uruchomię. Naciskamy sobie kursory do przodu, no to postać do przodu, skręcanie tak działa, tak jak działało. Tutaj od razu Wam pokażę też, tu macie podgląd z mojego podłączonego pada. Jak ja wychylam po prostu gałkę lekko do przodu, to nic się nie dzieje. I jak teraz chcemy dodać sobie tą animację, którą ściągnęliśmy, czyli to bieganie, to po prostu ją sobie tutaj dodajemy. Pamiętamy też, żeby na tej animacji od razu zaznaczyć sobie, że ta animacja jest zapętlona, czyli ten loop time ma być włączony. Animacja ma nam nie zmieniać obrotu naszej postaci, bo to jest bieganie do przodu, czyli zaznaczamy tą opcję. Animacja też ma nam też nie zmieniać wysokości naszej postaci, więc zaznaczamy sobie tą opcję, a tę opcję zostawiamy wyłączoną i na końcu klikamy apply. No jak ta animacja jest tutaj dodana do animatora, to po prostu dajemy sobie kolejne warunki, czyli kolejne przejście, czyli z tego walking do running dodajemy sobie warunek, wyłączamy ten exit time, a warunkiem przejścia ma być walk speed większy od na przykład 0,5. Czyli trochę większe wychylenie gałki powoduje, że zaczynamy biegać. Teraz robimy przejście powrotne, exit time na false, dodajemy sobie warunek i ten walk speed ma być mniejszy od 0,5. No i to wszystko tutaj ustalamy z tymi warunkami. I teraz jak to sobie uruchomimy i naciskamy lekko gałkę do przodu, no to postać sobie idzie do przodu. I jak zaczniemy tą gałkę wychylać bardziej, no to postać zaczyna biegać. To w sumie zobaczycie tylko tą różnicę tylko na padzie, czyli lekkie wychylenie i to większe wychylenie. Na klawiaturze jak naciskamy do przodu, to od razu nam przechodzi do tego biegania. I teraz jest możliwość zasymulowania tego też na klawiaturze, czyli jak ktoś nie ma dostępu do pada, jak chce sobie różnicować bieganie i chodzenie, no to standardowo w grach bieganie nam przełącza po prostu klawisz Shift na klawiaturze i można sobie to spokojnie dodać do własnej aplikacji i tu dodajemy sobie po prostu taki mnożnik, czyli nasze wychylenie to pionowe mnożymy sobie przez taką wartość tutaj. I to, co jest tutaj w tym nawiasie, to jest taki skrócony if. I on oznacza, że jeżeli jest wciśnięty jest Shift, to ten cały nawias będzie miał wartość 1. Jeżeli Shift nie jest włączony, no to będzie wartość tam 0,49, czyli trochę poniżej połówki, po to, żeby dało się przełączać między bieganiem a chodzeniem. Czyli ten shift będzie naszym takim mnożnikiem tutaj. I to sobie zapisujemy. Jak wracamy sobie do Unity, ja tutaj uruchamiam. No i tak, jak naciskam do góry strzałkę, no to postać sobie idzie. Jak nacisnę jeszcze shift, no to postać zaczyna biegać. Czyli w ten sposób można sobie dodać też na klawiaturze zróżnicowanie, czy postać chodzi, czy biega. Jeszcze tą animację swoją, taką jaką my zrobiliśmy, chcemy na przykład tutaj wpleść. No i powiedzmy, że to jest to. Czyli tak, macie tą swoją animację przygotowaną i chcecie ją jakby podpiąć też do tego tam właśnie w Unity. I ona ma się zgadzać. Normalnie jak podepniecie, to tam będą błędy, bo się nie będzie zgadzał szkielet. Więc żeby ten szkielet się zgadzał, to wchodzicie tutaj do trybu pozy, zaznaczacie sobie wszystkie kości, klikacie tu pose, animation i bake action, bo chodzi o to, żeby pozycje kości były jakby już wyliczone, a nie były na podstawie tych kości EK. Czyli robimy bake action, to można odznaczyć, on jest selected bones, żeby on wszystkie kości tutaj wypalił, klikacie OK. No i na linii czasu od razu widać, że się klatki kluczowe do wszystkich kości zrobiły. No i animacja sobie dalej chodzi. I to, co musimy jeszcze poprawić, to do edit mode przejść, tu sobie włączyć in front, na viewport display, bo chodzi o to, żeby ten wszystkie kości widzieć. No i my robiliśmy coś takiego, że dłonie nie były podczepione do przedramienia, tylko do tego IKEA. Czyli do tego Inverse Kinematic, a tak nie może być, bo to nie była oryginalna hierarchia. Czyli tu klikamy sobie lewie na tej dłoni, klikamy na przedramieniu, naciskamy Ctrl P i to bierzemy to domyślne Connected. I tu tak samo, dłoń, przedramię z Shiftem, Ctrl P,
connected. I to samo ze stopami. Stopa, łydka, Ctrl P, connected. I druga noga tak samo. Stopa, łydka, Ctrl P, connected. I jeszcze tu jedną kość miałem taką specjalną. IK był przyczepiony do karku, tam do neck. A neck powinien być standardowo podczepiony do tej kości z kręgosłupem. No to też klikamy na ten neck, klikamy na ten spine, Ctrl P, connected. No i w ten sposób te dodatkowe, te IK-e nie są przyczepione jakby, nie działają na ten cały szkielet. Wychodzimy do Object Mode i jak jest zaznaczony tylko sam szkielet, bierzemy File, Export, FBX, wrzucamy to do tego samego folderu, co te pierwotne animacje, co ściągaliśmy z Mixamo. Ja to sobie pod taką nazwę to biorę, tu koniecznie musi być Selected Object i bierzemy Export FBX. No i już w samym Unity i w Unity, jak mamy ten wyeksportowany ten klip, to tak, tu na rigu wybieramy sobie, chyba można od razu tak robić, czy Generic, Avatar robimy Create from this model. Kość root musimy wymusić. Kość tą root bierzemy na Mixamo Orig Hit. Tu klikamy Apply. Animation usuwamy te niepotrzebne animacje. Bo on jakby trzy razy to samo tutaj zrobił. Tą animację sobie nazywamy, co to jest. Ona nie jest zapętlona, ale ma się nie obracać postać i ma się nie przesuwać w Y. I tu klikamy sobie Apply. Tu jeszcze nie działa na tym modelu. Znaczy normalnie to jest standardowo, tego modelu nie będziecie widzieć. Trzeba go sobie przeciągnąć i upuścić tutaj. I jeszcze nie jest dobrze podczepione, bo animacja jest typ, animation type jest generic, a powinno być humanoid. Klikamy na humanoid, klikamy tutaj na apply, przechodzimy do animation i już jest OK. Tu przeciągam i się ten kick powinien pojawić. No i jest kopanie. I tu sobie dodajemy trigger, który się nazywa kick. I z tego idle chcemy przejść do kopania. I po tym, jak skończy kopać, ma przejść z powrotem do tego idle. I tu ma być parametr, że my kopiemy. A tu bez parametru, po prostu ma kończyć kopanie. I zadziała w ten sposób, czyli tak, on kopie. I wraca sobie do tej animacji idle. Czy jak to przyspieszy dwa razy, to będzie komicznie wyglądać, czy nie? W miarę. Dobra, ja to uruchamiam, naciskam ten parametr, on sobie kopie. No i to kopanie, powiedzmy, że chcemy z kodu sobie włączać. If get input, get button, down i tutaj się pisze nazwę przycisku. I pierwszy przycisk na padzie i taki domyślny, to on jest nazwany jako jump. To sobie użyjmy tego jumpu i na klawiaturze to jest spacja, set trigger, tak? Set trigger i my ten trigger nazwaliśmy kick. I czy ja mogę kopać? No, naciskam spację i ta postać mi leci z tą animacją. Minus jest taki, że jak ja idę albo biegnę, czy cokolwiek innego robię, no to nie mam tego kopania, co nie? Można zrobić w ten sposób, że my to przejście wywalamy. Czy to niekoniecznie jest optymalne, ale może być. Nie to entry, choć tu jest taki stan specjalny, on się nazywa any state, czyli że z każdego dowolnego stanu można tutaj przejścia porobić. Czyli tu robimy ten make transition, any state do kopania. Tu jest OK, tu ma być warunek, że kick, że ma być to kopnięcie. No jak ja teraz to uruchomię, to tak, idziemy, ja naciskam sobie spację, jest kopnięcie i idzie dalej. Idę i skręcam, naciskam spację, on kopie, no i tam wraca po tych wszystkich ścieżkach. Czyli jakbym biegł sobie teraz, nacisnę spację, on kopie, do chodzenia przechodzi do biegania. Czyli to jest dobre, ten end state w momencie, jak chcecie z dowolnej innej animacji przejść do, w dowolnym momencie przejść do jakiejś jednej konkretnej, bo coś się zadziało. Tu najczęściej jest właśnie jakieś takie kopania, uderzenia, albo nie wiem, jest śmierć postaci, no to jak ktoś uśmierci naszą postać, to my nie czekamy, najczęściej w grze nie ma czegoś takiego, że ona skończy uderzać, tylko po prostu jest ta animacja umierania od razu. Tu byłoby jakieś przejście w momencie tam śmierci bohatera. No i w ten sposób możecie sobie swoje własne tam animacje podczepiać. I powinny po prostu działać bez żadnych problemów.